Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w 11 odcinku z Risen 3 Władcy Tytanów. 6 godzin już rozgrywki, ponad 6,5, można już powiedzieć, że nawet jesteśmy już u kresu 7 godzin. Tak, to troszeczkę, mamy już gry za sobą, lecz jeszcze drugiego rozdziału nie skończyliśmy, miejmy nadzieję, że szybko go nie skończymy, bo przecież jak wiecie, będziemy wszystko penetrować, wszystko i wszystkie miejsca i wszystkich, co najważniejsze. Ostatnio właśnie skończyliśmy w tak trochę marnym miejscu, ponieważ już chciałem tu szybko skończyć i mi się udało, zdążyłem, ale ledwie, powiem wam szczerze, że ledwie to skończyłem. Ale dobra, teraz tak, idziemy w stronę skarbu, mnie się nie śpieszy. Zanim bym poszedł w stronę skarbu, to jeszcze bym penetrował dalsze miejsca. Aha, no tu na nas czeka. Niech ten Luid zarąbany nas czeka. Dobra, my dalej idziemy w stronę skarbu, bądź też gdzie indziej. Gdzie by to nie było, to idziemy tam, no. O kurde, tam jakieś bagienne ścierwo. Pierwsze co to save'a robimy i jedziemy z tym ścierwem. Ale może byś się jakoś, nie wiem, wyleczył. Człowieku, patrz na swoje HP. Z tobą jest tragicznie. No, surowe mięcho mamy najpierw do usmażenia. No to jest bieda w chuj. Dobra, come on. Okej, trzeba uciekać. Dobrze, dostał. Lubisz tak, nie? Przecież ty zaraz zginiesz, patrz jak cię tu jadę. Udło, stary kobyło. No i patrz, kurde. Takie ścierwo nie potrafiło mnie pokonać. Wstyd. I tam jakieś biegające nieogary. Czekaj, zaraz tam pójdę, przejdę się do ciebie. Chodź tu, ogarku. A cię pojadę. A cię sponiewieram. I już po tobie. Nie uciekniesz mi tak szybko. No i ładnie. Posprzątane. Właśnie, mamy jakieś skillsy do ulepszenia? O! Kurde, poczekałbym na tą walkę wręcz. Ale coś bym dał jeszcze najchętniej. Nie, zostawiamy na tą walkę, bo to już niewiele brakuje do takiej walki. A walka jest najistotniejsza u mnie. W moim przypadku akurat, bo to nie wiem jak będzie z innymi let's playerami, którzy tam nagrywają tego Risena. O kurde, czekaj, ty zapisz grę. Bo tu nam się szykuje ostra walka, 3-1. Więc takie trochę PvP na bogato. Więc zobaczymy jak oni sobie ze mną dadzą radę. A najlepiej jakbyśmy się skupili... 4-1, człowieku! Nie ma! Trochę za dużo już was! Ty kur... Nie przegiliście trochę? Kurde, przecież ja nie wyrobię, 4-1. Jak ja to zrobię? Dobra, najlepiej jakbym się tym magiem jeszcze zajął, bo on tu będzie stwarzał najmniejsze zagrożenie. Gorzej z tym ogarem i tymi mieczykami, licznikami. O, dobra, no i jego w pierwszej kolejności wybijemy. Będzie stwarzał najmniejsze zagrożenie. Dobra, dziękuję. Teraz trzeba się resztą zająć. Patrz, jak to zaraz rozjadę. Patrz, kurde. A, i no jeszcze raz walnąć i się fajnie rozsypał. Teraz 2-1. Chyba, że twój koleżka uciekł. To... No, jak mogłeś spudłować? Człowieku. Pudło. Kurde. Jak jesteś u mnie poniewierany. No patrz, znowu spudłował. Taki... człowiek. I do bitka. Poszło. Jest jeszcze jeden? Tej chyba jeden uciekł. A chuj mu w dupę. Dobra, przynajmniej nie zdechło to szybko. Dobra, EQ. No kurde, potrzebuję coś do regeneracji. Chuj, będę musiał trochę kwiatków najeść się. Dobra, to musi mi jakoś pomóc, bo kurde, amfetaminą się nie będę żywił. Nie ma co. Czekaj, tego ogara nie powinno się przeszukać. Tak na dobrą sprawę. Aby coś miał, to kurde, szkoda olewać. Czekaj, ja się jeszcze tobą zajmę. Już po tobie. Już po tobie. Szkielety! O kurde! O! To damy radę z tymi idiotami. Zobaczymy, co oni nam zrobią takiego. Że oni są tacy groźni. O, jak dostał. O kurde. Trochę mi się zebrało. Łoż ty. I co? Co uciekacie? Co uciekacie? Ja z wami jeszcze nie skończyłem, wy spróchniałe gówno. Jesteście bardziej spróchniałe od moich zębów. O kurde, zdychniesz. Dobrze, dostał. To go zrobiło. Nie piszcie do mnie. No. LOL. Co on mi zrobił? Patrzcie, przecież on mnie zablokował. No to za karę, kurde, ci tak oberwie. No i patrz, jakie pudło, no. Taki lamer. Jezu. No za bardzo chyba się, kurde, spróchniała. Nażarłeś się czegoś. Kurde, bo jeszcze go nafiduję. No dobra. Zabity, nie nafidowany. Szukajmy jakichś innych kwiatków. Dobra, to trochę tego, tego. Dobra, myślę, że to mi musi pomóc na razie. No, cieszę się, żem dostał w prezencie czaszkę. No normalnie cudo. No i czaszka numer 2. Ekstra. A w ogóle te czaszki schodzą? Nie no, fuck logic. Jak może mieć czaszkę w czaszce, no? Kurde, ja nie ogarniam tej gry momentami. Ty, zapisz, bo tam się takie rzeczy dzieją. Przecież to jest strach. Strach chyba tam iść w ogóle. O, idzie po mnie. Chodź tu. O kurde, o kurde. O Jezu. Przecież ja z tym nie mogę walczyć. Przecież to jest takie piekło. Czekaj, daj mi najpierw to wybić. No ja mnie to zabiło. Pół HP mi zabrało. Jakie wredne gówno. Ja tam jeszcze raz idę. Ja chcę to ścierwo obić. Nie, ja sobie tak łatwo nie odpuszczę takiej walki. Nie z nim. Czekaj, więcej tych kwiatków zjedz. To jest za mało. Dobra. Tyle chyba będzie starczyło. Dobra, wybij tego ogara. Na początek. Unik. Kurwa. O Jezu, on obił swojego ogara. Je! Jeszcze zielone firebole. Ty koleś jest naprawdę dowalony. Ja pierdzielę. Z czym ja walczę? Z czym do mnie? Ała, 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 zabolało. Ty człowieku, patrzcie, z czym ja mam do czynienia. I ja jeszcze nie mam kurde jedzenia, nie no, dorąbany jestem. Teraz mam problem, bo ja kurde po prostu nie wiem co mam jeść. Ja kurde nie wiem co mam jeść. Czekaj, a jak zrobimy tak? Tutaj. Nie, pobawimy się magiem. Chuj z tym. A kamienna pięść. A dajmy na razie jeszcze. A dajmy. Dajmy tutaj, dobra. Pobawimy się magią. O, oberwał. Oberwał. Tylko kosztem mojego życia. A właśnie, my musimy sobie życie zregenerować. To jest cholernie. Czekaj. Magiczny bimber. Aha, to nie, tego nie pić. Eliksir złodzieja. No kurde, ja muszę się kwiatkami żywić. Dosłownie tak to muszę powiedzieć. Kwiatkami się żywić i niczym więcej. O, przyszedł jeszcze szkielet. Nie. Przecież z tym nie dam rady. O Boże. Przecież to nas jedzie. To nas kurde tak jedzie. No i patrzcie, to mnie tak zniszczyło, że ja z tym nie dam rady. Nie. To jest tak cholerna lokacja trudna, że ciężko tu w ogóle będzie jakoś ogarnąć tego przeciwnika. Moment. Ja się nie chcę poddać, rzecz jasna. Fala uderzeniowa. Kurde, my się zaraz tu zabawimy z tym przeciwnikiem. Na chuj ty się w papę zamieniłeś, czy ty jesteś głupi? To jakieś martwe ciało. Wężowy korzeń. Nie, ja z tym nie dam rady, no. Nie liczcie na mnie, że ja ubiję coś takiego. O, słyszę. O, szkielety, dobra, za szkieletami mogę jeszcze się popizgać. To będzie mniejsza filozofia. Gorzej będzie z tym demonem. By lepiej... Chodźcie, lepiej tutaj. O, tu koło wody będziemy się tak fajnie... Żeby to coś mnie zaraz nie uderzyło mocno. Oj, że tu. No nie umiecie podejść. Nawet do takiego miejsca. Co ty robisz, ty ośle? No i walnął mnie. Umiecie się... O, Jezu, kurczę, że te szkielety zaraz cię obiją. Nie, no to jest patologia. Totalna. Nie, ekstra pudło. No i mam low HP. To mnie będzie wkurzać. No kurde, zdechnij już w końcu. Jego chcę wykończyć. Dobrze, poszło. Teraz twoja kolej. Żegnaj się z życiem w pomiocie piekieł. Jebiam, dostał. Poszło. O, ja mogę zwiększyć wartość walki wręcz. I o to mi chodziło. I kurde, teraz poczujecie władzę. 40 plus. No. Będzie o zajebiście. Jak tylko zabiję tego demona, no bo... Ja nie wiem, czy ja w ogóle z nim wyrobię, no. Przecież tak jak... To jest takie ścierwo. Tyle regeneracji musi mi wystarczyć. Muszę trochę pobiegać. Żebym ja w ogóle miał trochę tego HP. Jest tam ten demon dalej? Przecież to będzie ciężkie. Zapisz ty to. Zapisz, bo mnie normalnie ciary biorą. Jak ja będę walczył z tym czymś. Tego ogara bym samego obił przynajmniej. Czyli idzie ten? Ale mi zniknęli na chwilę z pola widzenia. Chodź tu ogarek. Ogarek, chodź już. Dobra. Ja uciekam od tego demona i walczymy sam na sam. Dobra. I jest już trupem. Pięknie, dobra. I teraz kurde mamy do czynienia z bossem. Jak dla mnie to jest boss w pizdu. Boss w pizdu. Trzeba się jeszcze dobrze przygotować. Najlepiej... O, mam pomysł. Teraz chyba to będzie dobry pomysł. O, tak. Dubeltuwa jak nic. Cię teraz pocisnę. Tylko mamy 5 tych strzałów. To jest też cieniutko. Chodź tu. Kurde, musimy unikać jego fireboli, bo to inaczej jest koniec dla nas. No co? Czemu ty uników nie robisz, ty idioto? Aj, pudło takie. Jezu, człowieku. Czemu? Aha. Jezu, ile czasu ja musiałem wziąć, czytaj grę. Jakie to jest porąbane, nie? Kurde, przecież ja nie dam rady z tym ścierwem. Nawet dubeltuwa nie pomaga taka dobra. Nie, czekaj, pójdziemy na niego z mieczem i pistolem. Zobaczymy, czy to zadziała. Chodź tu, ty. Pudło. Ała, ała. Pudło. Ty, tepnął się. O kurde. Uciekaj, uciekaj, bo jak on ci przywali, to pół życia cię zabierze, no. Dobra, coś działa. Ty, kurde, uciekaj. O kurde, ale pizgnie. Dobra. Nie, coś mu biorę, jakiś damage. Taki porządny troszeczkę. Ty, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Rób uniki. Ty, co robisz? Co uciekasz? Co uciekasz? Dobra, pudło. Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Władco szaleństwa, ty cieniu zasrany. Dostał, kurde, kulą w mordę. Unik, unik, unik. Bo to ciulstwo mi będzie chciało przywalić porządnie. Nie, ty mu uciekaj na razie, bo ja się boję tego czegoś. Tak z lekka trochę. Dobra. Ciulnąłem mu jakiś mocny damage. Dobrze, znowu dostał z kuli. O kurde, co? Ty się wkurzył. Ała, ała, o kurde. To się na serio wkurzył. To trzeba uważać. I zjedz trochę kwiatków. Kurde, hoj... Gówno mnie obchodzi, że zjesz trochę tych kwiatków. Grzybków, trochę halucynków. Krwawych korzeni. To możesz zjeść. Liście palcówki też. Wszystko możesz. Tylko kurde, bylebyś mi nie zginął. I zrób save, właśnie. Zrobimy teraz save, żebyśmy się zabezpieczyli odpowiednio przed tym demonem. A, gówno trafiłeś. Jeszcze raz rzuca. Jezu, on teraz tylko tymi fireballami rzuca. Ała, ała. Oluj, oluj. O kurde. Strzelaj! No i pudło cienia się. No, dostał, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, tak strzel. Zajebiście, kurde. 600 chwały. Dawaj, co tam masz? A raw black heart. Oh, it smells terrible. But it does have a certain magic. Berło cienia. O kurde. Ciekawe, czy tym mogę walczyć. Nie, to chyba jest tylko jakby... A, szkoda. Miałem nadzieję, że to coś naprawdę ciekawszego. To chyba do łupów poszło, nie? Berło cienia, jest. O kurde, ta broń jest dla ciebie zbyt ciężka. Ale warta 200 zł. Jezu. Jakiś żołnierz, pierścień runiczny. Zaraz zobaczymy, co to za pierścionek. O, kolczyk wojownika. 5 plus do broni siecznej, 10 do alchemii, złotoustego minus 10. Kurde, trochę kiepsko będzie ze złotoustym. Ale weźmy ten kolczyk wojownika, bo to będzie coś ciekawego. Broń sieczna plus 5, sieczna. A my mamy... No mamy broń taką bardziej... Chyba tak właściwie sieczną, to w sumie nieźle. Jeszcze ten pierścień runiczny, twardziej, magia run. A, to jest na magię, to kurde. Taki pierścień sobie możecie w dupę wsadzić. Pierścień oficera, pistolety plus 10. Ale chyba ten amulet. O, mamy tu jakiś talizman. No to założyliśmy go w poprzednim odcinku. Nie, lepszy będzie chyba ten złoty kolczyk. Dobra. Teraz nieco jeszcze chwastów pojemy, bo nie mamy czym się żywić. Dobra, tyle musi nam to starczyć. Ostatecznie. O, trochę złota. Ale kurde, przerąbany koleś. No ze 2-3 razy mnie zabił, ale no jak widać znalazłem sposób na obicie tego ciężkiego skurwisna. Ale udało się. Obity, martwy. No, po nim tylko został płomyk zielonej nadziei, która raczej wątpię, żeby zadziałała. I tam się możemy dostać? I rzeczywiście coś tu żyje. A jak coś tu żyje, to trzeba to obić. Idziemy. Idź dalej, wspinaj się dalej, co się boisz? Boisz dupy? Pudło. A, takiego ogarka sobie... O ty, jaki twardziel. Dobra. Zaczął uniki robić, dobry. Ale nie ze mną. Nie ze mną takie numery. Dobra, ty nie żyjesz. Ty więcej tych nieugarów jest. No to twoja kolej też nastała. A nim ten skarb przeszukamy, to wolałbym spenetrować te wszystkie okolice, bo ja mam wrażenie, że no, czekają mnie tutaj naprawdę nieziemskie niebezpieczeństwa. Ty się wspiął, kurde. No niczym naprawdę Batman. Jeb, kurde. O, kwiatek. Łotrzykowe ziele. Chyba tego jeszcze ziela nie mam w zanadrzu. Ale fajnie. Warto wiedzieć, że coś mamy nowego. Aha, dobra. Czyli tu się droga jakby dla nas kończy, bo to jest droga właśnie, z której żeśmy szli razem z tym przygupem. O kurde, trochę salta zrobiliśmy. Okej, to biegniemy z powrotem do tego idioty. Ale jebaka boss naprawdę robił dużo. Ale długo nie pociągnął, tak trzeba przyznać, no długo nie pociągnął. Ja go obiłem tak, że normalnie wycierpiał swoje 600 chwały. Dobra, może teraz pójdziemy tutaj. Tu się ciekawie zapowiadać będzie. Okej, idziemy tutaj. Coś pewnie znajdziemy. Coś typu... Ło! Ty nie rób takich... Wypij ten rum. I już nie narzekaj, że masz za mało HP. Ale więcej mi skoków nie rób. Przyrzeknij, bo kurde. O, tu są też jakieś szkielety do bicia. Zapraszam panów. Proszę, idź się. O! Jaki double! O, stary. Tylko szczerze mówiąc, system walki tutaj na początku jest taki trochę... Nie, dobra. Jednak nic nie mówię. Potrafią uderzyć. Tylko szkoda, że na przykład drugi ze mną nie walczy. Żeby walka była utrudniona nieco bardziej. Dobra, unik. Tej też zrobił unik, pomyślał. Tylko patrz, ale bije ten szkielet. Mimo tego próbuje. Patrz, kurde. Te... Ło! Walczy. O Jezu, trochę mnie łożył kombosami. Ale widzę, że nie ma łatwo, to jest poziom normalny. Jakbym grał na łatwym, to bym tu wszystko bijał. Dobra, poszło. Teraz twoja kolej. Ty, zrobił unik. Pięknie. Podło. A! O! Skontratakował. I to ładnie nawet. Trzeba przyznać. Atak z zaskoczenia, jeb, jak go ożyliśmy. Tak sobie przez chwilę stanąłem, a może będzie głupi i da się zaskoczyć. No i się dał zaskoczyć, co prawda, w dość efektywny sposób. O, tu już mamy skarb niedaleko. To jeszcze chciałbym sprawdzić, czy tu jest więcej tych pieprzonych skorupiaków do obicia. Bo bym się cieszył niezmiernie, ja bym mógł obić takie ścierwa. Dobra, tu mamy ten skarb. Tak, jest tutaj. O, jest X. Wykopuj to. I to natychmiast. Pięknie. Cieszę się. Jak to wykopiemy, to jeszcze przeszukamy to miejsce rzecz jasna, bo nie ma tak łatwo. O, dobra. Jakiś kuferek. Co tu mamy ciekawego? 93 złota. No, rzeczywiście dużo. Perła, róg myśliwski i puchar z czaszki, czyli mówiąc wprost, takie gówna. Mówiąc prosto, takie gówna. Teraz nieco dzienniczka zasięgniemy. Taka riga. Solidny kufer. A, tu jest jeszcze inny skarb. O, dobra, dobra. Czaimy, wszyscy czaimy twój problem. Dobrze, o, jest piekielny nieogar. Aż dwa. Dobra. Już jeden gryzie. Bardzo się cieszę. Ty. Za agresywnie się zrobiło. Zbyt ofensywnie. Dobra. Unik. Dobra. A, twoja kolej. Jeb. Ej, zrobił unik, ty kurde. No, poszło. Dobra, teraz tak, ekwipunek. Ja mamy problem, bo znowu muszę kwiatki zjeść. Tylko które kwiatki? No tutaj palcóweczki dwie. To można też zjeść. No dobra, no coś musiałem zjeść, no. Przecież ja teraz muszę się na roślinach żywić. Na niczym innym tak naprawdę. Dobra, muszę uważać na siebie. I to ostrożnie już. Poważnie, dobra. Kolejny nieogar. Okej, mnie to pasuje. Tam jeszcze cmentarny pajączek. Spiderman. A go bijemy. Dobra, zaraz się tym zajmiemy. Tu gdzieś pewnie jakieś roślinki będą. Ja muszę je zbierać. To jest moja jedyna żywność. Innej nie widzę. O, jakiś kuferek. Kurde, to jest cieniutko, ale można zrobić tutaj zawsze dodatkowego save'a. Idzie cmentarny. Spodziewałem się jego obecności. Jebek dostał. Ło! Poszło. Jego atak. O nie, jest znowu pudło. Bez jaj. Poszło. Idealnie. Dobra. Tu mamy ten kuferek. Jak tu kiedyś przybędziemy, to otworzymy go. Tu coś jest. Zawsze sprawdzić można. Nie ma. O, wężowy korzonek. Zawsze się przyda. Coś jeszcze? Dobra. A tam się nie da wejść? O kurde. Trochę sługów cienia mamy na głowie. I fajnie by było, jakby mnie nie obili. Ale najpierw ten piekielny nieogar. Bo on to będzie sprawiać największy problem. Żeby mnie tylko nie uderzył. Dobra, mogę się bić z nami. Kolejny pies. No bez jaj. No to obijemy, spokojnie. Dobra, pięknie. Teraz można się wami zająć. Pieski. Pudło, pudło. A! Piękne, ataki krytyczne. O, ale mi się zebrało na ząb. Moment. Znowu coś muszę zjeść. Niam, wiem, że pyszne. Ale musisz jakoś przetrwać z tymi roślinkami jeszcze. Dobra, jeden padł, teraz twoja kolej. Pięknie. O! I piękne dobicie. Ale ładnie mi tu padł. Okej, wasze bronie też można, kochane, wziąć. Okej, na Quicksella pójdą. A teraz szukamy więcej przygód. Zaraz wam wydupi nagranie, najpewniej. Więc możecie być pewni, że będzie odcinek podzielony na dwie części. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo to jeszcze nie jest pewniackie. Czy to będzie na dwie części, czy na jedno, czy może znowu na trzy, jak było to wczoraj. Ale really, pierwszy i trzeci odcinek, część 10 odcinka wysłałem. Druga część 10 odcinka się wysyłała 4 godziny. Fuck logic. Dla mnie to było śmieszne wręcz. Dobra, i już widzę ten skarb niedaleko nas. Dobra, tu byliśmy, tak, bo ja to pamiętam. No dobra, teraz idziemy w tą stronę, na to wychodzi. Okej, czyli tu chyba czysto. A, do niego mieliśmy podejść, okej. Okej, tu coś leży jeszcze. A jest, tu jeszcze jedno X. Momento. Właśnie tak coś przeszukiwałem, że coś ominąłem, ale dobra. Odkopane. Kolejna skrzynia. I teraz otwieramy. I co my tu mamy? Zardzewiały widelec. Really? W takim skarbie, skrzynce odkopanym. Nie. Really? O Boże.